Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankuś i zapraszam na kolejny odcinek z Delvera. A, tam zobaczyłem ten hełm podczas końcówki ostatniego odcinka, to tam sobie pójdziemy, żeby go od razu zgarnąć. Chociaż nie, dobra, zmiana planów. Pójdziemy do, nie wiem, sekretnego miejsca, nie wiem jak to nazwać. Wejdziemy sobie tutaj i rozwalimy sobie to. I pozbieramy złoto, które tutaj zostało. I tutaj sobie zejdziemy do jaskini pełnej pająków, chyba że coś zostało zmienione. Enter the pit, właśnie. Do jaskini pająków sobie tutaj zejdziemy. Bo tutaj można fajne rzeczy dorwać. Po pierwsze, możemy porozwalać kokony. Bo w niektórych mogą kryć się chyba albo pająki, albo zombie. A to jest zawsze trochę doświadczenia. Ale widzę, że w tych się akurat tutaj nic nie kryje, więc może. Jak w nie wlezę po prostu. O, zepsuł mi się mój super sztylecik, ale to dobrze, to będzie po prostu do. O, proszę bardzo, jest zombiaczek. No i to jest zawsze trochę ekspa do przodu. O, tu też jest zombiaczek. A mógłbym go po prostu zaspamować tym sztylecikiem? Mógłbym. To jest. Czy ten pająk żyje? Chyba nie. Dobra, martwy pająk. Okej, nie wiem, czy się bać. Aha, czyli jak. A dobra, miałem powiedzieć, że jak kokon nie rozwala się. O cholera! Jak kokon nie rozwala się. Ała, za pierwszym razem. To znaczy, że coś w nim jest, no ale ewidentnie nie. Dobra, tych sobie pozabijamy. Tu jest jakaś tarcza. Całkiem fajny łuk, to możemy sobie go wziąć. Troszeczkę oberwałem, ale to nic. Resztę tych kokonków sobie jeszcze rozwalimy. Dobra, to chyba. No to jeszcze bym mógł spróbować. Chociaż nie wiem, czy tam dam radę. Dobra, i to by było na tyle, bo tu już nie wejdę chyba w żaden sposób. Mógłbym z łuku strzelić, ale bez sensu. Dobra. Kolejny pająk, gdzie jesteś? Możesz ty. A masz, gin. Dawaj, złoto. O, tu jeszcze jeden golda leży. Nie wolno tak omijać. Tu jeszcze mamy jakiś kokon, ale to nic. Kryształ? Nie, kryształów nie można rozwalać. Dobra. No i jest tutaj w tej jaskini. A, tu są jeszcze dwa kokony. Dobra, to sobie rozwalmy. O, puste. Jest takie pomieszczenie, jak widzicie, z całkiem fajnymi skarbami. Widzę jakieś strzały, widzę pancerz, widzę dużo złota. No ale kurde. Drzwi zamknięte. Nie możemy ich rozwalić w żaden sposób. Możemy tutaj, moglibyśmy tak uderzać, 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 uderzać i nic z tego, ale tutaj, jak sobie pójdziemy. To ta kolumna nam spadnie w dół, w sensie opuści się. Ja mogę teraz wziąć ten klucz. Secret is revealed! I teraz możemy sobie wskoczyć tutaj. I zmienić się chyba na łuk, bo z tego co pamiętam, za chwilę zaczną tutaj przyłazić pająki. Albo muszę wziąć cokolwiek stąd, żeby zaczęły przyłazić. O właśnie! Dokładnie tak. Dobrze pamiętam wszystko. Tam widzę jakiegoś pająka. I czy to już wszystkie? Nie, jeszcze nie, jeszcze tam czyhają na nas. O kurde, ale uniknął strzały. O, cwaniaczku. Ty, bo mnie zabije jeszcze. Rusza się tam, bo nie widzę. Dobra, jest, dostał. I. No kurde, jak nie trafiłem. I dostał, dobra. Pozbieramy sobie wszystko, co tutaj powypadało, czyli głównie moje strzały, bo widzę, że nic ciekawego tutaj nie wyleciało innego. No tu moje spudłowane strzały, to też jak najbardziej poproszę. Tu coś jeszcze? Nie. Dobra. I możemy się teraz oddać w pełni zabieraniu wszystkiego, co tu leży. Najpierw w rzeczy, które nie zabierają nam za bardzo miejsca w ekwipunku. Co tu mamy na górze? Jest mięcho. Właśnie, bym coś zjadł. Niech będzie mięcho. 30 strzał już mam, to całkiem dużo. Teraz tak, łuki. 5 do 7, 4 do 8, czyli całkiem spoko. 2, 6, atak minus 1. Nie, czemu ja to noszę, jak to jest do dupy? To poproszę w takim razie. Okej. Okay. Jabłko też wezmę. I teraz tak, co my tu mamy? Czy ja się zatrułem? Nie. Tak się zielono nagle zrobiło, jakieś bąbelki mi tutaj leciały przed twarzą. Dobra, teraz tak. Jest zbroja, która ma 10 odporności. No moja ma 11, więc jest lepsza. I ta jest jakaś niewiadoma. Znaczy ja mam. Aha, nie mam. Scroll of Ancient Armor. Nie mam niestety zwoju, który mógłby mi rozpoznać, co, czym ta zbroja jest, więc sobie ją podarujemy.
Ser. No, sera już nie zmieszczę. Dobra, to chyba wszystko, jeśli chodzi o ten sekret. Aha, tu mam moje statystyki, o tym nawet nie wiedziałem. Dobra, okej, no i tyle. I taki sekrecik za każdym razem, jak grę przechodzimy od nowa, za każdym razem to tu jest. Tylko klucz jest za każdym razem w tym samym miejscu, tylko co innego jest właśnie w tym pomieszczeniu. No i tyle. I tak się można tutaj jeszcze doposażyć, troszeczkę golda sobie jeszcze zdobyć. Nie wiem, czy te kokony coś nam tutaj dadzą, coś wyleci z tych kokonów? Chyba nie. Dobra, to nie będziemy się tym zajmować. Lecimy już w dalszą drogę. Jeszcze tylko sobie zerkniemy właśnie na ten hełm, który gdzieś tu był. Czy tutaj jest coś do zebrania? To można porozwalać, ale nie wiem, czy coś może stąd wylecieć. Wydaje mi się, że nie. Dobra, tu możemy sobie przejść. Dzień dobry. Giń. Czy ja włączyłem stoper? Włączyłem. Bardzo dobrze. No kurde. Dobra, to go wepchnę w przepaść. Giń. Sportki jakieś wypadły, ale do dupy. Jakiś zajebisty ten, zajebisty hełm. Dobra, tylko tak, trzeba zrobić jakąś małą podmiankę. No tak, wyrzucimy sobie na razie to. To podniosę. On ma co, minus 1 do prędkości, ale to nic. Plus 6 do odporności. Plus 6 do obrony i 8 odporności, więc bierzemy. Dobra, i to chyba wszystko już tutaj. Czy coś tu mogę jeszcze porozwalać? Stół na przykład, krzesło. Krzesło mogę rozwalić, ale nic. Beczkę mogę rozwalić. O, złoto, 26 złota. Czyli ja mam gdzieś liczbę złota. Gold 141. Ej, to jest całkiem sporo, to jeszcze możemy iść sobie może coś zakupić u tych gości tutaj. Nie pamiętam, jaki sprzęt miał ten kolega. Co tam masz ciekawego? Co my tu mamy? Zbroja? Czy ta zbroja jest lepsza? Nie. Łuk? 3 do 9. Attack speed całkiem niezły. Za 90. Ok, czyli 50 golda by mi zostało. I czy ja za to 50 golda mógłbym coś u niego jeszcze sobie kupić? Nie. Belt expansion mogę sobie kupić za 60. Czy ja chcę ten łuk na pewno? Nie, no mam 4 łuki, to bez sensu wydawać. Dobra, zostawimy sobie ten hajs, bo hajs nam się... w sensie, jak zginiemy, to hajs przechodzi nam do następnego podejścia, więc zostawiamy. Tak mi się wydaje przynajmniej, chciałbym w to wierzyć, że tak będzie. Dobra, i przechodzimy już... O kurde, czekajcie. Przechodzimy już do kolejnej... kolejnej fazy tych lochów, w których się tutaj poruszamy, i to już są takie jaskinie, i jaskiń też jest, też są dwa poziomy, tak samo jak było w przypadku właśnie no, lochów tych pierwszych podstawowych. Później jest też chyba jakaś lokacja taka przejściowa. Później mamy dwa poziomy kanałów. Lokacja przejściowa i chyba lokacja albo ostateczna, albo też dwa poziomy lokacji ostatecznej. W sensie końcowej, nie ostatecznej. No są takie pradawne ruiny, coś takiego. Nie wiem, jak to do końca określić. No oczywiście w każdym rodzaju lokacji nowi przeciwnicy i tak dalej. Tutaj już widzieliście, mieliśmy do czynienia z Beholderem. Strażnikiem jakichś tam podziemi. Beholdery też będą się pojawiać w Craft the World, więc mamy tutaj powiązane troszeczkę to wszystko. Dobra, bardzo dużo nietoperzy. Nietoperzy niestety nie lubię, bo ciężko się w nie strzela. Ja nie mam kompletnie w ogóle celności, jeśli chodzi o cokolwiek. 3 do 5 to nie chcę. 3 do 9 całkiem niezły, ale to już sobie zostawimy. W sensie nie będziemy go brać. No, tutaj jest właśnie dużo kokonów, w których mogą się chować zombiaczki. Oczywiście będziemy je... jakiś fajny młot. Ten bym wywalił, a ten bym wziął. Albo może to... Ile ta maczuga ma? 3 do 6 lightning. Dobra, to wywalmy, zostawmy sobie ten młot, który właśnie wyrzuciłem. Wywalmy maczugę, a weźmy młot. O, świetnie.
O czymś to mówiłem, ale zapomniałem. Aha, że no tu jest dużo kokonów, które trzeba by rozwalić, żeby te zombiaki właśnie wypadały, tylko po to, żeby jakoś experience sobie zdobywać. O, tu właśnie pominąłem. O, w tym był. A słyszałem pająka, ale myślałem, że w tym kokonie. A tu jest pająk, o goddammit. A masz. I muszę uważać, żeby do lawy nie wpaść, bo to by była bardzo głupia śmierć. Bardziej jak jestem tak daleko i mam całkiem fajny sprzęcior. Gdzie ty tam uciekasz? Gin. Dobra, gdzieś tu. Tu nie. Gdzieś tu widziałem strzałę. O, właśnie. I to 8 strzał. Czy strzały się stakują? 40 już mam. To już na dobrą sprawę mógłbym tych strzał nie zbierać w ogóle. To jest jeszcze jedna, nie topesz. No, mówiłem, z celnością to u mnie po prostu jest bieda. Nie zawsze, ale. Ale zdarzy się. Dobra, tam jeszcze mam jakąś odnogę, której nie zbadałem, ale bardzo możliwe, że tam już po prostu nic nie ma. Tu chyba te wózki były i tam się nawet, no, tam się nawet nie da wejść. Dobra, okej, okay, czyli tu mam wszystko zbadane, możemy iść dalej. Tutaj nam się droga rozgałęzia na dwa, trzeba uważać, żeby do lawy nie wpaść, bo to, tak jak mówiłem, byłaby bardzo głupia śmierć. Okej, okay, i co my tu mamy? Aha, tak po prostu level up, zachodzenie, to nie wiedziałem, że tak można. Agility, defense i speed, current 5, 5 i 6. Defense byśmy sobie wzięli, tu są takie dżdżowniczki. No i już nie ma takich dżdżowniczek. Chciałem powiedzieć, że chyba ciężko było w nie trafić z łuku, ale ewidentnie nie. Ewidentnie bym skłamał. O, no i chuj, wpadłem do lawy. Nie ma wyjścia stąd, naprawdę. Musi być jakieś wyjście. Halo, ja coś zjem. Proszę. No i kurwa, umarłem. Serio? No ale jestem specjalistą od głupich śmierci, więc. Better luck next time. No to wam pokazałem jaskinie. Ja jebie. Secret one. No, już nie denerwuj mnie, grona. Kurwa, wpaść do lawy. To za frajerstwo. Jeszcze pewnie była na mapie narysowana. O Boże święty. I jak tam z goldem? 141, dokładnie. Czyli złoto przechodzi do następnego poziomu. Dobrze, że coś tam go zachowałem. No i ulepszenia plecaka i paska na szczęście też nam się zachowują, więc okej. Okay, dobra, ty tu handlowałeś. God damn it. Jak ja tak będę ginął na każdym nowym poziomie, to sobie nie zazdroszczę. Masz tu coś ciekawego? Amulet of Speed. To brzmi dobrze. Mamy jakieś strzały. Speed plus 2. Nie, no w sumie szkoda tracić hajsu. Steel Sword of Burning. Bez sens. 8 strzał. No dobra, weźmy, bo może jakiś łuk się gdzieś tam trafi. W sumie 16. A, 18 strzał, dobra. Za dyszkę łącznie. Czemu nie? Dobra, nic więcej nie mam przy sobie. No okej, okay, z nikim innym nie gadam. Zaraz, ty czymś handlowałeś? Nie pamiętam, tak szczerze mówiąc. Nie, ty jakimiś tam zwojami chyba tylko i wyłącznie, nie? Tak jest. Scroll of Resist Magic, Blizzard Levitate. Dobra. Nie będziemy więcej... Nie wiem, czy w tych skrzyneczkach coś może być? Pewnie nie. Dobra, wbijamy od razu, już nie będziemy się... Nie będziemy się bawić. Dobra, tym razem postaram się głupio nie zginąć, obiecuję. I umieram. O, i proszę bardzo, już jakiś łuk na dzień dobry. Co prawda nie jakiś turbo niesamowity damage, ale zawsze. Więc czemu by nie? No i co? I to już znamy, nie? Rozwalamy wszystko, co tu jest do rozwalenia. Szukamy zejścia niżej, zabijamy przeciwników, prawda? No, ale zobaczyliście na szczęście kolejny poziom. Nie było tak, że głupio zginąłem w tym samym. Więc coś się dzieje. Widzicie jakiś progres. Który mam nadzieję już taki zostanie. Dobra, bomb nie biorę, bo bomby są bez sensu. Proszę bardzo, już jakiś lepszy armor mamy. Aha, to raz wystarczy kliknąć. Ten zakładamy, ten wyrzucamy. Dobra, no jak już wiem, że przedmiotów się nie sprzedaje, to mogę od razu wyrzucać to, co mi nie jest w ogóle potrzebne. Dobra, tu nic ciekawego. Lecimy dalej w takim razie. Nie będziemy się zatrzymywać niepotrzebnie na niepotrzebnych rzeczach. Może będę wam ten, jak dużo będę ginął na... kolejnych, bo muszę uważać, żeby bomby nie uderzyć czasami, bo będzie niewesoło. O, tu jakaś tarcza, więc też poproszę od razu. Co ona nam daje? Na szybciutko. Speed plus 3, zajebiście. Dobra, hej, gin. Raz, dwa, dobra. Jak długo, dużo będę ginął na tych kolejnych poziomach, to po prostu będę wam darował przechodzenie tych pierwszych. W sensie podarujemy sobie te lochy, po których chodzę teraz.
I przejdziemy sobie od razu do jaskiń. Znaczy, no ja tak nie od razu, bo pewnie będę ginął jeszcze po drodze kilka razy. Okej, okay, speed, attack, defense. Do speedu mam ten. Increase attack power with melee and ranged weapons. Dobra, dawaj to. Niech będzie. Przycisk, dobra, nie toper. Dzień dobry, gin. A, jestem niesamowity. Szkoda, że zginąłem przed chwilą głupio, ale jestem niesamowity. Dobra, no, także chyba tak będziemy robić, ale to ten kolejny run sobie jeszcze przejdziemy go sobie razem, a jakbym tutaj zginął teraz... O, od następnej śmierci, tak się możemy umówić, od następnej śmierci te poprzednie poziomy będę wam po prostu odpuszczał, żebyście nie musieli na to... żebyście nie musieli na to patrzeć. O, zombiak, to ciekawe. Dwa nawet, to jeszcze ciekawsze. Oż ty, twardziel z ciebie. O, trzy, to jeszcze ciekawsze. Dobra, to się okaże, że cztery nawet, to już by było mega ciekawe, ale nie, czterech już nie ma. Coś tu jest ciekawego w ogóle, jakieś łóżko, z którym nic nie można zrobić, nawet go rozwalić. To nic, po prostu zombiaki tu były. Dobra, okej, okay. Chyba nic więcej tutaj z nich nie wypadło, możemy stąd spadać. Jak to tam na mapie wygląda, tu jeszcze możemy sobie przejść, wejść, też jakieś zombiaki, dzień dobry. No oczywiście, że tak, raz, dwa, raz, dwa, trzy. O kurde, ten jaki wytrzymały skurczysem. O, tu są cztery, no to jest ciekawe. Dobra, dawaj jeszcze raz do ataku, co mi tam? Jak jest, to czemu nie? Jak można zadawać większe obrażenia, to jak najbardziej. Fajny łuk. Poproszę. Jak ten mi się zepsuje, to będę miał z czego korzystać. Krzesełko można rozwalić, nic z niego oczywiście nie wypadło. Tu gold leży po prostu, czeka tylko na zebranie. Dobra, o, strzała, dziękuję. Czyżby mnie trafił? Tu jeszcze trzy strzały. Jak ja to zbieram? Dobra, zwój tego. Zwój nie chcę. Zwojów. Chyba zwojów. Bo nie używam. A jeszcze jakbym miałbym znowu przez przypadek użyć zwoju teleportacyjnego, no to bym się wściekł. Dobra, niby zadaje większe obrażenia, ale jakoś niekoniecznie. Kurde, strasznie szybko naciągam ten łuk, bardzo mi się to podoba, bo to jest bardzo duży DPS. Tym bardziej, że sobie jeszcze... Dalej, biorę wszystko na razie. Jakiś hełm, jakiś... O, gold, jasne, to też poproszę. Strzała. Nie trafiam w te zombiaki. Straszne, muszę przyznać. Dobra, to sobie wrzucimy tutaj. Różdżki na razie nie chcę, weźmiemy sobie ten miecz tutaj. Dagger na razie może zostać, bo jakiś tam mega zepsuty nie jest. Dobra, tu sobie możemy jeszcze zajrzeć, co tu się dzieje. Dzień dobry. Nic, kompletnie nic. Książki, nic poza tym. Dobra. I tutaj... Aha, i tu już wychodzimy z tej tak jakby mini lokacji. Dobra, jak to tam na mapie się teraz przedstawia? No tam jedną rzecz pominąłem. Nie wiem, czy się do niej wracać. Dobra, wrócimy się, bo to mi wygląda tam po prostu na jakiś ślepy zaułek chyba. Więc głupio by było potem go zostawiać niezeksplorowanego i biec niepotrzebnie, ale zobaczmy. O, dużo rzeczy. Aha, tu byłem, dobra, okej. Tu jest dużo tych pierdółek, to możemy sobie porozbijać, uważając, żeby nie trafić w bombę przy okazji. No, to nie jest ślepy zaułek. Open, dzień dobry, pułapka, jasne, przechodzimy. Hej, kto to powiedział? Tam ktoś biegł? O kurde, szalony leci, niszczy wszystko po drodze. Juju, znowu jeszcze ktoś. Tam też lecą, dwóch szalonych. Kurde, ile przeciwników. Fajnie, no nie będę narzekał, bo to jest oczywiście okazja, żeby... to jest okazja, żeby sobie expa tutaj nałapać. No ale poprzednio tyle nie było. 1 do 3 damage'a to nie chcę. Tu jakiś zajebisty miecz leży. Dawaj. Atak plus 9. O, zajebiście. O, poczekajcie, telefon. Dobra, już jestem. Nie wiem, czy o czymś mówiłem, jak tak, to sorry, ale już się nie dowiecie, co miałem do powiedzenia. Pięć, to nie, to jednak nie Dobra, gdzie my tu jesteśmy? Mapa. No, to jednak nie cholernie był ślepy zaułek, no ale skąd mogłem wiedzieć, prawda? Na pewno ta droga jest tą właściwą i będę się musiał wracać tutaj, na 100%. To jak w banku macie po prostu. Jak w banku... Tak samo jak to, że... Kurde, zajebiste bronie też tutaj wylatują. Tak samo jak to, że głupio zginę i tym razem zapewne. Co tu mamy? Emerald. O, 25 golda. Spoko, czemu by nie? Wow. O, ten nie uważał i zginął. Tak, prawie tak samo jak ja bym tutaj zginął, jakbym szedł. Chociaż nie, od razu by mnie pewnie ta pułapka nie zabiła. Chlebek, poproszę. Coś tu jeszcze jest ciekawego. Nope.
Dobra, jakiś taki labiryncik. Tutaj już wychodzę tu, gdzie byłem. To jest pułapka. To nie wchodzimy w pułapkę, bo po co? Tam jeszcze jest taki narożnik, którego nie zwiedziłem. Dokładnie. Aha, tutaj z tą pułapką. Cyk. I już zwiedzone, już wszystko. Wszystko wiem. Dobra, gdzieś tu się jeszcze rozchodzi? Nie, tutaj tylko w prawo. Dawajcie łuk i lecimy. To pewnie się otwiera. Oczywiście, że się otwiera. Nie topesz. O, i nie topesz. I ożysz ty dziadu. Nie topesz i jakąś kobitkę tu słyszałem. Ale dzień dobry, gdzie pani jest? Tam się coś rozwala. Dobra, na razie nikogo nie widzę. Tam jest blob, trafię w bloba. Trafiłem. Znowu trafiłem. Jeszcze raz. I zabiłem. Dobra, gdzie ta kobitka? Bo się boję, że mnie tutaj zaraz gdzieś zaskoczy. A tam jest! O jak gdzie? Nie trafię w nią chyba, nie? No ni cholery. Nie chcę strzał marnować. O, teraz. Cyk. Cyk. I nie żyje. Ha. Gin. Czy to jest pułapka? Nie, to nie jest pułapka. To mogę sobie tutaj zeskoczyć. Teraz kolejny zwój. Nie bierę. Strzała razy dwa. Purple potion. Chętnie. Chociaż też nie korzystam z tych mikstur. Czy ja stąd nie wyjdę? Nie, no muszę wyjść. Dokładnie. Tu jest drabinka. Z wody zawsze da się wyjść. Z lawy niestety nie. O, ten tu golda zostawił. Fajnie, fajnie. Czy tutaj jest coś ciekawego? Nie, dobra. Jak to na mapie wygląda? W ten sposób, że trzeba iść tutaj. Ej, to może te drogi się połączą jakoś. Nie będę musiał aż tak mocno się wracać. Hey you, hey me. A masz? Nie było magów jeszcze. W tej rozgrywce. Oho. Teraz słyszałem maga chyba. Dawajcie znowu do ataku. O, jest mag, wykrakałem. A masz, proszę bardzo. Jednym strzałem maga załatwiłem, jestem niesamowity. Dawaj, wszystko co to było. Coś tu jeszcze ciekawego. Wow, firebomb, dobrze, że nie wybuchła. Dwie strzały. Kolejna strzała. Dobra, co my tu mamy? O, no i pięknie, tu się łączy, to sobie od razu zobaczę. Stack, no to trzeba rozwalić. To sobie od razu zobaczę, co tutaj było. No i chyba faktycznie nie będę musiał się wracać. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podobało. Tu bardzo dużo rzeczy do porozwalania, do zobaczenia. Co tu mamy ciekawego? Chyba nic. Nawet golda, serio, nic. To mogę rozwalić? Mogę rozwalić. Mogę tu przejść? Mogę tu przejść. Mogę coś... Nie. Tutaj przejdę? O, da się, świetnie. I tutaj? I też się da. I proszę bardzo, 14 golda. Najbiście. Mogło być więcej, no ale... O, i 10. No to fajnie, dobra, to jednak nie narzekam, jednak spoko. Tu też dużo skrzyneczek do porozwalania, znowu więcej golda jeszcze. Co to jest? O, blob! Gin blobie. Oddawaj strzałę. Dobra, teraz na drugą stronę. Dzbanuszki. O, znowu firebomb. I pająk. Ała! Frajerze głupi. Strzała. Dobra, teraz by trzeba zacząć inwestować w żyćku, bo jak pająk mnie prawie porobił, to... To bieda. Aha, tu byłem, dobra. No tu sobie teraz zajrzyjmy, co jest do znalezienia. No, do porozwalania znowu jakieś dzbany. Ciekawe, raz mi się uda za pierwszym razem jakiś dzbanek, znaczy jednym uderzeniem dzbanek rozwalić, a raz muszę uderzyć kilka. Skąd ja przyszedłem? Stąd. Dobra, to teraz sobie zajdziemy tutaj w dół. Coś tu jest. Dobra, stąd chyba przyszedłem. Tak mi się wydaje. Dobra, tu gdzieś w lewo niby można iść. Tutaj i gdzieś tam, ale... Którędy można by było się tam dostać? Może gdzieś tutaj? Coś się otwiera? Albo gdzieś można przejść? Nie, tutaj gdzieś? Ja, tu jest wyjście tylko i wyłącznie w ten sposób. I tam wracam do tego miejsca. Kurde, jak tam przejść? Czy mapa mi coś mówi na ten temat? No nie cholery. Może, to, może jakieś tajne przejście jest? A no właśnie! Nie ze mną te numery, znajdę wejście wszędzie, jestem jak szczur! Dobra, co my tu mamy? Złotko, pięknie. Skórzane spodnie z niewiadomym efektem. No nic, załóżmy. Nie mam pojęcia, jaki to może być efekt. Ale jak jakiś fajny, to czemu by nie? Jak znajdziemy gdzieś zwój, który odsłania nam wszystkie magiczne właściwości przedmiotów, no to się wtedy dowiemy. Dobra, nie w tę stronę idę. Kurde, jak tam trafić teraz? No, zabłądzę. Tutaj, tu gdzieś w prawo. O, tędy i zaraz powinienem być... Aha, to mogłem... No dobra, nieważne.
I cyk, dobra. I teraz możemy iść w prawo, albo po prostu pójdziemy sobie w prawo najpierw. Zobaczymy, co tutaj nas czeka. Mam jakiś przeciwnik. Giń. Giń jeszcze raz, dobrze. No, oczywiście sprawdzamy, co ciekawego w dzbankach. Oczywiście nic, bo po co miałoby być cokolwiek. O kurde! Dobra, na szczęście. Enchant Armor, nie dziękuję. Zamknięte drzwi otwieramy. Co my tu mamy? Słyszę wodospad. Albo ścieki, nie wiem jak to tutaj nazwać. Dobra, te wybuchają, to od nich się trzymajmy z daleka, bo w nich raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Ale w sumie z ciekawości można by rozdupić i zobaczyć, czy coś faktycznie z nich wypada. Nie, chyba nie. Te fioletowe chyba po prostu wybuchają i nic więcej z tego... nic więcej z tego nie ma. Dzień dobry. Ty gin, bo ty masz jakiś taki dziwny atak. O, co to było? Blobson. Gin. Dobrze. Bardzo mi się to podoba. Dobra, tu mamy już zejście w dół, no ale oczywiście jeszcze nie schodzimy, bo jeszcze coś nam zostaje do... Przepraszam. Do zwiedzenia. O, ty blobie. Gin. Dobra. I jak to tu wygląda dalej? Tu jeszcze w lewo można sobie przejść. O, tu w dół nawet można zejść. A, ty, oddawaj strzałę. O, ty, oddawaj golda. Tu sobie możemy zejść. To sobie wysadzimy. Jebut, dobrze. O, ty kurde. Miksturę odpaliłem niechcący i trochę mnie porobiła, więc zjem sobie chleba. Co tu jest? Zbroja, 3. Nie, to i tak mam lepszą. Tu mogę sobie wejść na górę. No i to chyba wszystko. Nie wiem, co mogła robić ta mikstura. Nie mam bladego pojęcia. Krzywdę mi zrobiła, to na pewno. Była mikstura robiąca krzywdę. Okej, okay, dobra, czyli tutaj już nic, więc zostaje nam już tylko jedno miejsce do odwiedzenia i możemy sobie schodzić. Okej, okay, tu będzie teleport. W takim razie to walić teleport. Już wiemy, że nie przeteleportuje mnie w żadne tajne miejsce, a znając moje szczęście, to pewnie gdzieś na sam początek. Zaraz, czy ja dobrze idę? Dobrze idę. Świetnie, Enchant Armor to tak jak już mówiłem, nie chcę. No, to sobie odwiedzimy, znaczy zwiedzimy sobie do końca te lokacje i będziemy kończyć, bo już się 30 minut zbliża. Tajne drzwi, otwieram... O, ty magu, gin! Dobra, załatwiony na szczęście jednym strzałem. O, kolejny. Narzekałem, że nie ma magów, to teraz mam na każdym kroku jakiegoś. Dawaj mi to wszystko. O kurde, całkiem spora, widzę jeszcze lokacja tutaj do zwiedzenia. I bardzo dobrze. Tu coś jest ktoś? Nie, a przynajmniej na razie. Kurde, tam się jeszcze... God damn it. Dobra, fajnie, to może jeszcze fajne rzeczy się znajdzie. Tu mamy świecznik, który jest wart coś tam złota. Tu mamy jakieś sypialnie. Więcej golda, jak najbardziej. Będzie na fajne... Lewitujące książki, niesamowite. Chyba jakaś Akademia Magów, to by tłumaczyło ich taką ilość. O, tam jest coś magicznego, zaraz tam wejdziemy, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tutaj chyba... Nie, tu jeszcze... Aha, tam nie przejdę, nie? Tu w żaden sposób chyba nie dam rady... A nie, tu są drzwi, dobra, sorry. Nie widziałem. Dzień dobry. Co tu się dzieje? Nic. Dobra, to świetnie. Arrow bomb. A, to sobie dam... Ile mam strzał? 11. O, mam na pasku, nie musiałem otwierać ekwipunku. Tego nie chcę. Dobra, no to krzesełka już dla zasady. Ej, tu skrzynie są. W ogóle nie widziałem. No, nic mi po tych skrzyniach. Tego też nie rozwalę. Dobra, 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 okej. Okay. Lecimy dalej. Pusto. Świetnie, co się tutaj kryje? Wyciągnę sobie łuk, bo to jednak jest moja główna broń. Dobra, tam jeszcze widzę kolegę. Aś ty uniknął je, widzicie? Cwaniaczka. Dobra, tam jeszcze jest blobik. Ale mam celność niesamowitą. O kurde, no naprawdę. Narzekałem na celność, a jednak nie jest taka zła. Widzę, że kłamałem. O nie, dobra, wezmę ten miecz. Ile? Chciałbym jeszcze miejsce w ekwipunku, jeszcze mam troszeczkę miejsca w ekwipunku. Dobra, to możemy... różdżka, bardzo fajnie, bardzo poproszę. Co to mamy? Jakiś fajny dagger, bierzemy. A, ja biorę wszystko, co mi tam. Mam miejsce, zaraz się zapcham całkowicie. Bomby nie chcę. Dobra, jeszcze tutaj się rozgałęzia. God damn, jak to jest ogromne. Myślałem, że już będziemy kończyć. Ale nie, ste, jeszcze jakiś miecz wypadł, już nie mam miejsca. 2 do 5, atak plus 1. Nie, dobra, walić to. Tego już nie chcę. O, jestem prawie pewien,
że w to miejsce by mnie teleportowała ta płyta naciskowa. No to przeważnie tak działa. Uuu, tą różdżkę to ja bym sobie wziął. Co by tu wywalić? No miksturę wypieprzę, bo mikstur i tak nie używam. Bez sensu to nosić. I niepotrzebnie ekwipunek sobie tylko zajmować. No i dobra, i to tyle. Przeważnie właśnie teleport przenosi w takie miejsca. O Jezus, spadłem ze schodów. Jestem nieustraszonym podróżnikiem po lochach i spadam ze schodów. Dobra, jeszcze jedno tam pomieszczenie widzę jest... O nie, więcej pomieszczeń jeszcze jest nieodkrytych, a to już 30 minut. Dobra, to postaram się jakoś to na szybkości zrobić. Niestety nie można sprintować. Jedyną opcją na sprintowanie jest po prostu ulepszanie sobie szybkości poruszania się. O, właśnie, drzwi. Must open elsewhere. O, żeż ty, czy co, jakiś przycisk, czy coś? Czego mam szukać? Nie jestem pewien, albo otwierają się może z drugiej strony. Czekajcie, bo tam jakby coś było, jakieś przejście. Przejdźmy sobie tutaj. Tak mi przynajmniej mapa podpowiada, że coś tutaj by się mogło dziać. A nie, to jest po prostu ten. To są po prostu takie kraty. No i tam po mapie nie wygląda, żeby gdzieś się miało otwierać. Ale co by mogło to otwierać? Nie wiem, czy muszę w coś strzelić, albo coś... jakaś płyta naciskowa, ale nie widzę żadnej. Aha, to nie tutaj. Jak tam przejść? To mi zajmie chyba trochę czasu, żeby tu coś rozkminić. Bo nie pamiętam, że on się spotkał z czymś takim. Must open elsewhere. No właśnie, ale co by mi to... Czy ty mi na coś wskazujesz może? No raczej nie. Nie ma tu też nic... Nie wiem, jakiegoś regału z książkami czy coś. Must open elsewhere. Ale gdzie? Ja coś muszę, nie, zniszczyć, podnieść, czy cokolwiek. No nie, no tu już jest wszystko zniszczone. Dobra, będziemy się przyklejać do ścian, bo może gdzieś jest jakiś przycisk, który by to otwierał. Tylko cholera wie, gdzie ja miałbym go szukać. On może być wszędzie, może być w sąsiednich pomieszczeniach. Pochodnie mogę pociągnąć, nie wiem, nie mam pojęcia. Chyba trzeba będzie wujka Google spytać, co robić z takimi drzwiami i gdzie mniej więcej szukać rozwiązania. Ale to już nie teraz. No nie wiem, no te rzeczy są, ale no nie, strzelać w to raczej bez sensu. No dokładnie. Więc nie wiem, czemu w to strzeliłem. Nie wiem, będę musiał sobie wygooglować i od otwarcia tych drzwi sobie zaczniemy następny odcinek, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć.